Siemaneczko wszystkim, z tej strony Sniki, witam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Dzisiaj sobie zbanujemy Inferno, bo było go dużo i znowu dostaliśmy... A, Nekro, myślałem, że przystań XD. Talanara, Talanara. O ile dobrze pamiętam, to ten od balisty. No, jest problem, moi drodzy, ten od balisty tam wchodzi. Tu najgorzej, moi drodzy, najgorsze ścierwo to jest, takie wam powiem. Oj, bardzo dobre ścierwo to jest. Jeszcze raz, fajnie, że wpadliłeś, dzięki za każde łapki, za każde komentarze. No i nie dostaliśmy, moi drodzy, nic, co by było w stanie tą balistę zamordować. No tylko i wyłącznie hipnoza, ale jak weźmie sobie tego kunia, to będzie dupa. Kunia z bobra, dupa z bobra. Żab... Dawniej gram tej taktyki jednej pamiętnej, szkoda. Ach, cholera. Tutaj nie ma pierścienia maszyn, a ja, moi drodzy, wiecie co zagram? Ja mam taki jeden plan, taki dość... Widzicie jaki ten plan będzie? Czy ja mrok chcę? No ja chcę w sumie mrok. Ja chcę mrok i dobra, ja mam jakiś pomysł. Nie wiem, czy to wyjdzie za bardzo. Ale musiałbym mieć do tego lotny też, co nie? Dobra, wiem, że defa na razie nie biorę. Zdaję sobie z tego sprawę. Wiecie, zdaję sobie z tego sprawę. Nie pamiętam, co tam miałem. Nie pamiętam. Czy ja tam miałem jakiś rozkład? Nie miałem właśnie, miałem Wraśkę w sumie. Wraśka jest też fajna w tą taktykę, którą chcę zagrać. Więc może zostać, może tak zostać. Dobra, potrzebuję dużo many. Zagramy coś, co rzadko jest grane, moi drodzy, czyli pelerynę Sandro. Sandro Landro. Logistykę chcemy, ale musimy mieć do tego oświecenie. Co nie? Tak, musimy mieć do tego oświecenie. No i mamy, a z oświecenia musimy mieć nie uczonego na inteligencję, tylko wyjątkową intuicję. To spoko nawet, powiem wam szczerze, no nie najgorzej. Na razie mi jej jeszcze nie dało, ale zaraz ją znajdziemy, spokojniutko. Nie bójcie się o to, naprawdę nie musicie się o to bać. Zaraz ogarniemy. Jak sobie to zbijemy, to prędzej czy później nam ją da. Mroczne objawienie tak, atak tak, obrona tak. To jest pytanie, czy atak chcę. Chcemy atak, dobra, mroczne objawienie tak. Gdzie jeszcze jeden poziom przed bitwą i tu mamy wszystko, tak szczerze powiedziawszy, co chcemy. Okej, okay. lotny umysł, eksperckie oświecenie, super, wiem, że szczęście było. Obrona jest na pewno konieczna. Obrona jest na pewno konieczna, w znamie nekromanty też. Talka też. Dobra, jak to wygląda? Inteligencji nie braliśmy. To jest trochę problem, bo nie mamy teraz wiedzy. Ja nie mam w ogóle mroku na fullu anyway. Tak w ogóle zabawnie, że nie mam mroku na fullu. A muszę iść lewą ścieżkę po artefakt jakiś, bo nie mam za bardzo artefaktów. Takie są fakty. Teraz spróbujemy dostać to. Jak to zmniejszam, to wiecie, że to wcale tak jakby nie działa, nie? Tam mieliśmy inteligencję. Ciul wam wszystkim w nos. Dobra. Ciul wam wszystkim w nos. Nie dało mi hipnozy. Zajebiście. Dobra, mamy lepszą logistykę. Dobra, pójdziemy środek. Pójdziemy sobie środek, tak czy tak. Pójdziemy sobie środek raczej. Raczej pójdziemy sobie środek. Go mogę zaskoczyć. No, nie ma szału. Znaczy, szał jest, ale... Ech, cholera. No dobra, pójdziemy sobie środek, muszę lepszy mrok dobić. Muszę lepszy mrok sobie dobić. Maksymalny mrok. Gdyż w sumie to odłożenia by się przydało. No nie mam rozkładu, co nie jest zbytnio też fajne. Zrobiłem sobie taką fajną aplikację.
Nie wiem, czy będziecie widzieć, do mierzenia czasu sobie robię teraz taki eksperyment, że będę sobie po prostu mierzył czas i oceniam, co ile mi czasu zajmuje tutaj. Nie wiem, czy widzicie, o. I na przykład teraz już nagrywam na YouTube 44 minuty, nie? I tu sobie mierzę, ile spałem, ile robię różnych rzeczy. Fajna aplikacja, dają za to 15 zł, stwierdzam, że to wódka już kosztuje 30 zł, więc zapkę taką, która usprawni, porobi jakieś statystyki, człowiek będzie mógł się dopasować do tego, jeszcze raz optymalizować swój czas, bo naprawdę chciałbym go jeszcze mniej marnować, czyli robić go intensywnie. Czyli jak odpoczywam, to po prostu idę i odpoczywam, czytam pół godziny książkę, nie? Książka to jest fajny odpoczynek, bo odpoczywam, tak? I przy okazji rozwijam mózg, super. Drzemka, konkretnie, nie, że siedzę 15 minut na TikToku i leżę, i to TikTok nie jest odpoczynkiem, bo mózg jest cały czas właśnie naładowany czymś, więc wtedy mózg jeszcze więcej pracuje niż odpoczywa, więc nie do końca to jest jakiekolwiek odpoczywanie, więc na to warto zwrócić uwagę. Kolejna sprawa to jest taka, że jakby to powiedzieć, jakby to ująć, moi drodzy, jakby to ująć bezpośrednio, będę sobie w stanie zobaczyć, ile poświęcam na co czasu, czyli dajmy to, wiem, że na YouTube jest jakiś rodzaj czasu, sprawdzić, ile mogę zoptymalizować, ile czego dodać, ile to mi się zwraca w postaci radości, zwraca w postaci łapek, wyświetleń i tak dalej. To też jest kolejna jakaś korelacja z czasem, z działaniem i tak dalej, to będzie mi fajnie w stanie się tutaj porównać, będę mógł sobie tak dokładnie to zmierzyć. I jakby to powiedzieć, na przyszłość to usprawnić. Dla mnie lubię takie rzeczy. Już przyszedł z Excela, porobię sobie jakieś dane i tak dalej. YouTube'a też bym takie rzeczy chciał, nie? Na przykład wiem, że shorty, jakbym rzucał, to by naprawdę dużo dawały. A, zwiększenie szybkości, no nie wiem, czy mi się jakoś bardzo sprzeda. No moral na pewno mi się nie przyda. Mamy 69 many, no musimy sobie dodać siły czarów, bo chcemy ukraść przecież mu kunia. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Jeszcze z logistyki coś dostaniemy na pewno. Mamy tylko na dwa wyrzucenia. Dobra, szczęście dostałem. Znajdowanie drogi. Dobra, no to wypad. I musi mi dać teraz ekspercką magię roku. Zajebiście. I mogę jeszcze jedną rzecz wyrzucić. Czyli to znajdowanie drogi, które niezbyt bardzo mi się przyda. Talent magiczny pozwala mi szybciej rzucić czary. Ale ja nie mam jakichś takich typowych czarów, które chciałbym tam rzucać. Mamy wampiry w sumie, ale nie będziemy za dużo grać. No obrona by się mogła przydać, nie? Mimo wszystko. Mimo wszystko mogłaby się przydać. Talent magiczny znowu. W sumie bym potem dostał tajemny trening. Czy raczej chcemy przetrwać to, nie? Bo jakby czym my chcemy go bić, nie? A weźmiemy. Wiem, że tak trochę sobie dałem bezsensownie. Ale jeszcze mi się wydaje, że level będzie, nawet dwa levele nam się uda zyskać. Zobaczycie, jeszcze dwa levele nam się uda zyskać. Jeden level z tego, jeden level z odrodzenia, więc to będzie spoko. I wracając do tamtego tematu, to chcę sobie właśnie coraz lepiej to optymalizować, działać, sprawdzać, zobaczyć, co można dodać, co można zmienić, ocenić. Na przykład możliwe, że już jakiś tam przedłużany stream w któryś weekend chcę zrobić, żeby wyzerować tam rzeczy. Trochę zmienić może lekko zasady, aczkolwiek były dobre, nie? Bo jakby tutaj dobre te zasady, na razie jeszcze w tym kwartale je po prostu zostawimy. Może po prostu w kolejnym miesiącu jakby wyzeruję, to zmieszę sobie, że godzina 15 standardu streama, a resztę to z donate'ów i z łapek, więc żeby was motywować też do takiego uczestniczenia w tych streamach, bo tam gramy Arenkę, Herosa 5, może jakiegoś Herosa 6, cywilizacje, różne gry będą wam wchodzić, ale o to chodzi, że to jest bardziej taki stream z wami, żeby sobie pogadać, pośmiać się, żebyście, to tam przychodzi bardziej dla mnie niż dla gry i to jest, mam nadzieję, takie fajne i mam nadzieję, że z czasem będzie was tam coraz więcej. Zapraszam na te streamy przedłużane. Zasady są jakie są, że w czwartek nie mogę dłużej niż te 4,5 godzinki zagrać, ale jak zupełnicie ten czas i tak przychodzi dalej, więc to i tak 4 godziny ponad ze mną to jest naprawdę dużo w ciągu tygodnia, plus stream we wtorki gdzieś w weekendy jakiś czasami się trafi. Dzisiaj raczej nie, bo
Roll out, please. Nie dostałeś levelu? Jak tak mogłeś? Jak tak mogłeś? No to reloaduj tutaj. Jakby coś to sobie to mincie. Nie będę tutaj nic tam przerzucał. Mincie to sobie. Sorry was za to, ale bardziej wolę te rozdziały, bo wiecie, wchodzenie do programu, edytowanie, to tamto, zmienianie, ustawianie, to schodzi dwa razy dłużej, a jest efekt i ten sam. Dobra, bo ta ścieżka, kurczę, musimy zrobić to samo znowu. A może sobie zrobimy inaczej, skoro on sobie zreloadował? Bo ja mam inny trochę może pomysł. Nie no, raczej zrobimy to samo, ale... Ale dobra. Nie bądźmy tacy. Jego strata pega. Nie mamy dużo, wiecie, siły i tak dalej. Ale mam wyjątkową intuicję, zobaczymy sobie, co on zagrał. A niektórzy już tutaj dobre te buildy się nauczyli robić. Szczęście i znajdowanie drogi. Szczęście wywalałem. Dostałem to. Znajdowanie drogi out. Wziąłem sobie obronę. Wziąłem sobie tutaj talent magiczny. Bezsensownie to jest zrobione, ale dobra. Ale dobra. No i dawałem turkę. No i zobaczymy. No fajnie byście wpadali, bo tutaj ogląda was około 200 osób, to tak 60%, 70% ogląda, jakby część to po prostu wyświetlenia są chwilę, 30%, a reszta to ogląda, czyli ponad 200 osób, około 200 osób ogląda jakby, nie że całość, tylko jakby całość po kawałeczku, bo część po prostu mija jeden rozdział, leci od razu do walki, część tak, część chwilę, jak się tylko 15 minut, zobaczy część walki, końcówkę walki i tak dalej, ale to jest naprawdę dobry wynik. No wiem, że tutaj świerszcz tutaj poleciał do przodu, ale on tylko robi Herosa 5 i robi to częściej i też pozycjonowanie ma trochę lepsze, też z mojej tam pamiętnej winy, ale dobrze. Zaawansowany atak oraz nie posiada dowodzenia. No i dobra. Tunika. No i powiem wam, moi drodzy, że się wszystko odmieniło. Naprawdę. To się odmieniło i teraz to wygląda solidnie. Naprawdę, teraz to wygląda solidnie. Zobaczymy, że się zdziwi na pewną rzecz. Nie będę się tego spodziewał, moi drodzy. Mam jeszcze dwa levele, więc to jest naprawdę dużo. Uniczek w niego, jak najbardziej. Biorąc pod uwagę, że to jest frakcja, która lubi strzelać. Jak najbardziej. Jeszcze mroczne z objawienie będziemy, dostaniemy jeden poziom. Super. Bierzemy... Wiadomo ciebie. Raczej ciebie. Raczej ciebie, wampa... Z torporem może będzie wchodził. Tutaj strzelanie. Raczej ciebie. Tutaj pojedynczy czy ogólną grozę śmierci. Uderzenie smutku bardziej pojedynczy, jakiś oddział, żeby go zbić. I raczej tutaj mimo wszystko ze wskrzeszeniem musimy coś zagrać. Bo on mnie raczej dość szybko zostawi. Dość szybko mnie zostawi, ale wygląda to, moi drodzy, naprawdę fajnie. Jakieś fajne rzeczy są. Not bad. Not bad. A jeszcze możemy dostać jedną rzecz, nie? Dobra, bierzemy ciebie na pewno. Bym miał balistę. Ciebie, żebyś go ukradał mu różne rzeczy. I raczej wampa mimo wszystko, bo wamp jest zawsze taką jednostką, którą się gdzieś tam fokusuje. Jeszcze jeden poziom dostaliśmy i dostaliśmy mroczne odrodzenie, bez sensu. Lepszy talent magiczny może się bardziej przydać tutaj. 125 many, znamie nekromanty mieliśmy. Fajny buildzik, nie? Jakby taki... No szkoda, że nie ma to odchodzenia, żeby dostawał karę za ruch. Szkoda, bo to by dużo pomogło. Ale on raczej mi się wydaje, że nie będzie właśnie chciał się ruszać. Że on raczej właśnie nie będzie chciał się ruszać. Ach, zobaczymy, czy go zaskoczymy tą hipnozą na starcie. No to wam mogę powiedzieć, że może być naprawdę fajne. Naprawdę może być fajne. Naprawdę może być fajne.
Ja usiadę do wodzenia, więc spoko w sumie. Ja w ogóle sobie pomyliłem na frakcję, na którą gramy. Ale nieważne, nie pytajcie się mnie. Ja sam nie wiem, czemu ja to tak przemyślałem sobie, że gram na inną frakcję niż gramy. Ja myślałem, że gramy na przystań w pierwszym momencie. Dobra, nieważne, nie pytajcie się mnie. Kurwa, czemu ja sobie tak pomyślałem? Huh, to jest pytanie. Ja tam nie mam za bardzo kogo jakby stuntygować. Bo to wtedy mi był potrzebny mieczyk do tego, żeby to ukraść. Ja nie wiem, czemu gramy na przystań, serio. Ja myślałem cały czas, że gramy na przystań. Oh my god. Oh my god. Why? Jakby... Why? Why? Why god? Why god? Dobra, no trudno się mówi, żyje się dalej. Tak to mówią, tak to się żyje dalej. No dobra, czy jestem w dupie teraz, bo ja nie mam za bardzo co z tym zrobić, nie? Dobra, ale... Ale okej, no jakby... Ukradnę mu ciebie. Ochrony przed magią, on na pewno ma jakieś odporności, co nie? Przelania i tak dalej, mroki. Mój mózg się ściął, ja pierdolę. Serio mój mózg się ściął? Really? Really się ściął? Wow. Teraz jakby... Teraz jakby trochę jestem w dupie, więc jakby jestem za tym, żeby zagrać... Cierpienie po prostu. To jestem w dupie. Z mojej winy. Ja się tak naprawdę sam udupiłem. Jakby... No tak naprawdę sam się udupiłem. Bo mogę go zabić w sumie. Czy go zabijam? Na razie, dobra, damy sobie i to. Dobra, super. Ja nie wiem czemu, ja myślałem, że on ten... Jeszcze namiot ma, wiadomo co, nie? Ale... A czy mógłbym go zabić i mógłbym se strzelić wtedy w balistę? No tego też nie przemyślałem. Boże, ja się zaciąłem, że ja gram na przystań, really? Myślałem, że gram z tego przystanie dobrego, nie? Jakby... Jakby wiecie o co chodzi, raz laka dostał, ale... Wow. Pregnowana strzała będzie. Będzie. Really? Serio? Ja się zaciąłem. Jezus Maria. Ja mam taki dobry pomysł, ja sobie zapomniałem w tamtą grę. Tak naprawdę slota sobie zmarnowałem. Ale no, build też nie wyszedł spoko, ale... Ale tak jakby, no wiecie o co kawan. Jakby zbija mnie dużo, bo jakby defy mnie pozbijał. Genta zhipnotyzuje, to zbytnio dużo mi to nie daje. Ciebie mogę zhipnotyzować teraz. Przelanie sobie zrobił. Dobra, no siła czarów tam nevermind, ale... Ja mam też skrzeszeń. Dobra, git, ale dzięki temu sobie strzelę, tylko że jestem za balistą. End sobie czekaj, teraz tak ciebie jakbym zahipnotyzował, to by naprawdę mogło dobrze zadziałać.
To jest ten od defa, nie? Mhm. By lecę do przodu, nie? Po co to zrobiłem? Super. Ładnie. Balista mnie strzeli. I to bardzo mocno mnie przypierdaszy. Bardzo, bardzo mocno. Dobra, wiadomo, że się podleczył. Nie, balista sobie czeka. No ja, moi drogi, czy to jest dobry pomysł, żeby czekać balistą? Jakiś lag? No nie za bardzo. Mhm. Dobra, super. O, zbijajmy mu właśnie te wszystkie rzeczy. No spokojnie do przodu, nie żeby raszować za bardzo. Znaczy on mnie teraz będzie mocno bił, ale jakby mój mózg się ściął, moi drodzy. Jakby ktoś pytał, mój mózg się bardzo mocno ściął. I nie będę zaprzeczał, że to było bardzo, bardzo bolesne ścięcie z mojej strony, to co się tutaj wydarzyło. Naprawdę, muszę mu rzucić osłabienia, muszę mu rzucić osłabienie teraz. Grupowe, żeby mnie ten też mocno... Znaczy, to na niego sobie nie zadziała, ale... No nie, mój mózg się zaciął, przepraszam was serdecznie za to. Naprawdę się mój mózg mega ściął pod tym względem. Że ja sobie myślałem, że on gra przystanią, pomyślałem sobie, że przystanie, a to Talanar to był jako Sylwan, nie? Tak, kurwa, ty idiota teraz, o tak myślę. On czeka Talanarem, dobra, zmienił czar jakby coś pod balistę. Mhm, a miał szczęście, że jakby nie miałem tego, nie? Dobra. To tam rzucanie, wiecie, jakby hipnozy, to teraz nie jest dobry pomysł. Ale na razie jeszcze grupowe też cierpienie, jeszcze raz sobie rzućmy. Dobra, powrzucało się w miarę okej. Dobra. Musimy się przed tym tego wywać. Spoko, szczela mnie mocno. Ja to wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Teraz mi niszczysz tego. Pojebane to jest, moi drodzy. Naprawdę pojebane. No jak nie masz kontroli, czym balisty. Ja se kurwa zapomniałem, że my gramy przecież na Sylwan. No, nie przeklinam więcej, ale... No ja po prostu w to nie... To jest po prostu niewiarygodne, moi drodzy. Naprawdę niewiarygodne. Naprawdę niewiarygodne to jest. Z mojej strony. Naprawdę niewiarygodne. Bo nie jestem w stanie go zabić, bo nie jestem w stanie się nawet naskrzeszać na tyle, nie? Wiecie, żeby jakby to cokolwiek tutaj móc zmienić. Dobra. Czyli w taki sposób poszedłeś. Dobra, lecę tu. Teraz nie dostaję. Ile balista ma życia? Balista na 901. Jakby mi się udało teraz zahipnotyzować ciebie. On... Kurwa, miałem strzelić w balistę. Tak anyway, jakby ktoś pytał. Ja miałem strzelić w balistę. Tak tylko wam powiem. To był mój plan, strzelić w balistę, nie? Ale dobra. Ale dobra, never mind. Never mind. Ten mi złapie zaraz ciebie i nie wejdę tutaj ani tobą, ani tobą. Fajnie w sumie. Mądre to było. Miałem w balistę, moi drodzy, strzelić. Ale failowy odcinek. Trudno, wrzucę go. Zawsze wszystko wrzucam. Tak anyway, jakby ktoś pytał.
Dobra, pudło weszło na szczęście, dzięki Bogu. Bóg pozwolił mi tutaj przetrwać, ale się przesunął i mi odblokował ciebie, ale zaraz mi tutaj pójdą szczoły. Szczały zaraz pójdą, dość mocne. Dobra. Dobra. Jeszcze z laka mnie przypierdoszył. Talanar jest przepotężny. No teraz też się tak do dupy ustawiłem, bo przechodząc sobie tu mogłem bić enta, bo bym sobie ten i ten. Dobra, jestem w dupie teraz tak trochę. I to jest z mojej winy tutaj wszystko tak naprawdę. To ja to przegrywam z mojej tylko i wyłącznie winy. Bo jestem głupi, ja bym tu ściągnął, zabiłbym balistę, ja bym to ugrał, jakby... I było to do ugrania. Znaczy, nie wiem, czy bym to ugrał, ale było. Serio, było to do ugrania. Really, my friend, really, to naprawdę... jakbym strzelił, już bym nie miał balisty. Jezus Maria. Maria, jaju, jestem załamany jeszcze. Gdzie więcej nie gram arenek. Ja po prostu jestem tak załamany. Tak załamany jestem, że nie zdajecie sobie sprawy, że to pierwsze do ugrania, bo ja bym tutaj zabił tego jebanego idiotę. To bym szczelił balisty, nie miałby już balisty albo tego. I miał wszystko w piździe. Bo mnie głębokim zamraża. Dobra. Jestem w stanie coś zahipnotyzować w tym momencie bez sensu. Na ten moment jest to bez sensu. Jestem za tym, żeby... znaczy chciałbym zahipnotyzować, ale Szenie umarłych nie jest jakoś mega wybitne. Chciałbym wraśkę tam rzucić w sumie. Okej, okay, akurat właśnie odparło i dobra, i teraz przez to, że ja się tak wysrałem, nie? Ja nie jestem w stanie nic tam zrobić, nie jestem w stanie tej balisty dopierdoszyć, nie? Bo muszę i to fokusować i to jest tak idiotycznie, ja to zagrałem. Bo ja w ogóle nie grałem, robiłem build w inną przystań. W inną frakcję, tak anyway. Więc jakby to jest ból, nie? Jakby duży ból. Nie mogę za bardzo inaczej podejść. Dobra, zabijmy ciebie. Dobra. Zaraz ten mi leci, bo on bije tyle, że mi morduje po prostu tę jednostkę. Ja bym nie miał balisty. Ja bym to wygrał, bym zrobił w tamten sposób. Czyli strzelił. Dobra. Okej. Raczej zabijamy ciebie. Super. Czy jestem w stanie to wyciągnąć? Znam je, potrzebuję 41 many tylko teraz. Balisty on już nie ma. On balisty już nie ma. Tylko jeszcze druida ma, nie? Tylko jeszcze druida ma. Ja potrzebuję rzucić znamie. Doładować semany, strzelić, mieć jeszcze wskrzeszenie w razie czego. Kamienna skóra, dobra, my dokończamy balistę. Znamie, nekromanty potrzebujemy. Ty jesteś w stanie dobić tego druida? No niekoniecznie, nie? Ale czy ja mam długą kontrolę nad tym idiotą? Super, ja spodziewałem się tego. Mogę mordować ciebie, czy jestem w stanie, bo o to chodzi... Nie, no spokojnie, na razie zróbmy ciebie tutaj. Na razie wait, no spokojnie. Wampir jest tutaj wolny, żeby wstać. Wampir jest wolny, żeby wstać. I teraz tak, musimy się zastanowić. Musimy się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie zrobić wampiryzm. Tam się to opłaca w tym momencie.
Muszę wskrzesić, ja będę wskrzeszał, czyli robię nad ciebie wampiryzm teraz. Będziemy się wskrzeszać. Tylko, że on mnie wtedy dojdzie? Nie, tak się ustawił, że nie dochodzi, więc ja robię tutaj wampiryzm. Zajebisty. Próbuję ciebie zamordować. Nie, na razie jeszcze nie pykło, ale to na spokojnie. Dam sobie tutaj defa. Okej. To hipno potrwa chwilę, nie? Potrwa, no naprawdę długo potrwa. Dobra, ty to nawet on mnie jakoś mocno nie bije, nie? Super. Git, powinienem być w stanie go zabić. Siedmiu z tych ziomków powinno być w stanie go zabić. Nie miał ostatniego bastionu, co nie? Zajebiście, jest 10 tych. Chyba się udało. Chyba daliśmy radę. Huch. Te. Bo on ile ma many? Ja mam więcej many. Nawet jak mi uderzy teraz, to nie jest jakoś potężne, co nie? To nie jest jakieś potężne, moi drodzy. A ja sobie mogę teraz rzucić na przykład grupową wrażliwość sobie na nich. Żeby się po prostu więcej wskrzeszać, co nie? Ja sobie jeszcze wskrzeszę wampira, tak anyway. Może nawet nie wampira, gdzieś jest lisz. Ja nie za bardzo mam kogo wskrzesić. Smokiem co zostawiam. Dobra, 10 nawet. No nie wiem, czy bym ciebie nie wskrzesił po prostu. O, posunęło mnie. Znaczy, bo on mi tutaj dojdzie zaraz, co nie? A wampira sobie wskrzeźmy. Niech se tak podziała, nie? No i super. My teraz tak, mamy inne wskrzeszenia, mamy inne wskrzeszenia. Ty masz cierpienie na sobie. Masz cierpienie, smutek, dobra. Znamy nekromanty. Tak naprawdę na ciebie. Teraz cię po prostu uderzę. Zajebiście. I mamy trochę manki. Manki to ranki. Czaralanki. No i drodzy, jakoś chyba się udało. To jest przefajna gra, tak anyway. Dobra, nie za bardzo mam tutaj ochotę stać koło siebie, bez sensu. Dobra. No jak będzie mi chciał zabijać, to ja się po prostu wykrzeszam. No, z wampiryzm na tobie jest bardzo dobry. Takie są fakty. Wampiryzm na tobie jest bardzo dobry. Nawet możemy zdublować wampiryzm na wampirzycy lordowie. Ściąga mnie raczej niekoniecznie. No, 7 sił czarów, no nie za dużo to jest, nie? Jakby ciebie już morduje. No, cię hipnotyzuje, cię sobie tam walczę. Na spokojnie. Może uda mi się dojść do Enta. Żeby tam wraźki do grupowe rzucić w jednym miejscu. No, nawet mądrze. Nawet mądrze. Skowyt jest dobry. Wiem, że sobie zmniejszy manę. Wiem. I know it. Ale dzięki temu się więcej wskrzesimy, co nie? No, bo daję def akurat. No i pięknie. Że uda nam się potem kontrę ściągnąć. Tan, taratatan, taratatan, taratatan. Nie no, upiornego smoka nie jesteś w stanie zabić. On się po prostu wskrzesza. Dało nam się. Plot twist tego niesamowitego odcinka, którego zmarałem się. Mieliśmy pelerynę Sandro, która nam nie była potrzebna.
To nikogo. Dobra, zamku już na ciebie. Zamku już na ciebie. Ale jakbym zrobił to lepiej, to bym miał jeszcze większą przewagę. No ale dobra. Ale to bym zaraz nie spierdoszył w tej sytuacji, to bym był jeszcze bardziej do przodu, ale, ale dobra. Nie pytajcie. Mi skiknąłem tutaj. No ale to mi pomogło szybciej druida zbić ostatecznie, nie? Ale balista bardziej była groźna niż sam czar tego gościa. Balista najimpregnowany więcej biła, nie? Wiecie o co, come on. Wiecie o co, come on. Jeszcze balista go cały czas tam trochę bije. Dobra, wbijajmy sobie ciebie. By się trochę podleczyć. Co nie? Dun, 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 dun. Tak jak się mu ustawiłem pod tą kulę znowu. Dun, 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 dun. Upiorny smog ma... Czemu masz... A, z tego kuli dostałem przed to. Osiągnę sobie kontrę i sobie tymi wbiję. O Jezus, ale prawie się sam załatwiłem, co nie? Dobra, błyskawica. Szałom nie zrobiła, dupy nie urwała. Dobra, bijmy, nie ma co czekać. Akurat oddał mi sporo. Dobra, na spokojnie spróbujemy hipno rzucić. Bum! Na spokojnie już go. Wycyckamy do zera. O, torpor wszedł. Budźmy go. Do żywych. Uch, daliśmy radę, moi drodzy. Daliśmy mimo wszystko radę w Talanara bez... Bez kręgu się. Daliśmy radę, no... To powiem szczerze, jestem się zadowolony, bo daliśmy radę, a... A naprawdę tutaj mogło być mega, mega ciężko. Naprawdę mogło być ciężko, to było takie... So close w sumie, GG. GG. Dobra, starczy. On miał w sumie do inicjatywy. Co on miał? Unik mi się przydał. Miał to. Arty raczej nie miał jakichś szalonych. Czyli średnie. Nie miał zajebisty artefakt. Nie miał zajebisty, moi drodzy, artefakt. Idealnie działający w frakcji, na którą graliśmy. Może ja sobie pomyłem przystanie z Sylwanem. No właśnie. No i tyle. Jakby to powiedzieć... Dzięki! To był fajny mecz, jeśli ktoś dotrwał do końca mimo moich poślizgów i popierdzielonych akcji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego wieczorku. Jeszcze raz dzięki, że wpadłeś, za łapkę, komentarz i za oglądanie, bo odcinek był naprawdę dobry, mimo moich faili to był jeszcze bardziej cudowny. Takie fakty. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!